Dobry wieczór, Katarzyna Lewandowska. Zapraszam na prognozę pogody. W Polsce na aurę nadal wpływa wyżna Rosji, ale jutro w północnej i zachodniej części kraju dodatkowo pojawi się front atmosferyczny i tam może słabo pokropić deszcz. Na pozostałym obszarze padać nie będzie, ale zachmurzenie ma być całkowite, bez przejaśnień. A do tego nadal występować będą mgły. Wraz z frontem napłynie też chłodne atlantyckie powietrze. Będzie mocniej wiało, a termometry wskażą od 5 stopni na północy do 10 na południu Polski. Teraz popatrzmy na mapy naszego regionu. Noc na Dolnym Śląsku z dużym warstwowym zachmurzeniem, ale bez opadów, a po północy w kotlinach górskich tworzyć się będą mgły i zamglenia osadzające szać. Uwaga kierowcy, widoczność będzie ograniczona, a drogi śliskie. Do tego chłodno, od 1 stopnia w Kłodzku i Wieleniej Górze do 4 we Wrocławiu. Jutro rano w wielu miejscach czeka nas przygruntowy przymrozek. Do tego na południu regionu mgły i wszędzie całkowite zachmurzenie. Zamglenia ustąpią przed południem, ale cały dzień ma być pochmurny. I jak Państwo widzą, na słoneczne chwile nie mamy szans. Będzie też chłodniej niż dziś. Od 4 stopni w Kłodzku do 8 we Wrocławiu. Ciśnienie spadnie do 1007 hektopaskali, wiatr południowo-zachodni, słaby, umiarkowany, okresami porywisty, biometr obojętny, warunki drogowe dobre, ale rano miejscami będzie mglisto. Teraz to wszystko o pogodzie, spokojnego i miłego wieczoru. Do zobaczenia.